tam w moim biurze. To jest fotka z Kazimierza Dolnego. Przedstawia mój wóz terenowy, który wjechał do wąwozu. Pytanie paru osób było o to, czy ten mój del, to cudo piękne. Tak to wygląda moje biuro, pierdolnik niesamowity. Tak wygląda ten del z boku. Dwa porty USB, nagrywarka DVD. Z tyłu szereg złącz i nic więcej. Ale bajer jest zajebisty. Dobra, przejdźmy do tego, o co chodzi. Ogólnie ktoś się spytał, czy to jest ten del, który ja pokazywałem w którymś swoim filmie i który poszedł dla kogoś innego tam, bo był naprawiony. Nie, to jest mój prywatny del, który kupiłem sobie za kwotę 3000. Zawsze miałem trudności z wymówieniem tej nazwy. Del. I mój del przy przeciwieństwie do tamtego z filmu, mój idzie na Linuxie Mint, a nie na Mate'cie. Tamten ma tą samą konfigurację co mój, dwurdzeniowy procesor, tylko tamten miał około 2 giga RAM-u laptop, a mój ma 3. No, ale Minta tyle wystarczy. A tu się enterem podpierdza. I Mint się bardzo szybko ładuje. Wszystkie kontrolki latają. 10:20. Ktoś pisał, że tego laptopa nie da się, że jego po prostu nie da się uruchomić na... Że po prostu go się nie da uruchomić na Linuxie Mate'cie. Mincie. Na Mincie go się nie da postawić. Proszę bardzo, jeden procesor, drugi procesor. Przecież wiem, ale to normalne, ale tu mamy 2,9 giga RAM-u. No bo tam jest grafika współdzielona z pamięcią RAM. Więc dlatego jest tyle, on obsługuje maksymalnie 4 giga RAM-u. Bo sobie sprawdziłem, kiedy był produkowany ten model i ile obsługuje. No to on obsługuje tylko systemy 32-bitowe i maksymalną pojemność 4 giga RAM-u. Dobre, że przynajmniej coś obsługuje. Menadżer aktualizacji, zobaczymy, czy coś wyszło. Powiem szczerze, że Mint jest zajebisty. Wygląda mniej więcej jak Windows. Dziękuję, urządzenie jest aktualne. Internet chodzi tu zajebiście szybko. Tu mamy przeglądarkę Mozilla. To jest trochę stary laptop, więc uruchomienie, wczytanie raczej pewnych rzeczy u niego troszkę zajmuje. A jak już się zajmie, to idzie dobrze. Wpiszmy sobie coś, na przykład momentalnie jest wyszukiwane. Jest. Dane telefonu. Ogólnie, jeżeli chodzi o Poco X3, to ja sobie weszłem na stronę Qualcomma i sprawdziłem procesor, który siedzi w Poco X3 i powiem szczerze, że jak na moją znajomość elektroniki i elektroniki
Jest to bardzo zaawansowany układ procesorowo-graficzny, który jakby mu dać wolną rękę, jak to się mówi, mógłby dopierdalać tak nieźle, że i 5G by obsłużył jednym pinem. Ładnie, ładnie. Tak, używam wszelkich blokad, żeby jakieś kurde dresy mi nie weszły na przeglądarkę. No. No i tak to wygląda, komputer jest zajebisty. Kiedyś myślałem, że po prostu, że ten komputer mi, a tu jeszcze nic nie wrzuciłem, że ten komputer mi nie obsłuży systemów Linux, ale co się fajnie okazuje, obsłużył. Mamy tu wszystko, czego dusza potrzeba. Biuro, pakiety biurowe, akcesoria, grafika, proszę bardzo. Internet, nawet transmisję na YouTube'a mogę robić z tego laptopa. Jedynie w wersji audio, bo wideo tu nawet nie pójdzie. Adaptery Bluetooth, wszystko. Miejsce, proszę bardzo. Mamy tu praktycznie tym komputerem. Mogę sobie zarządzać wszystkim, całym warsztatem. Z domu. Nawet nie muszę dupę ruszać. To jest właśnie piękne. Powiem szczerze, że miałem ten komputer kiedyś wypierdolić na złą, pozbyć się go, ale tak mnie ruszyło, żeby... Ach, kurwa, komu się pali? Ja pierdolę. Dobra, będę kończył, bo kurwa inwestorzy dzwonią.